Najlepsze beskidzkie krepliki to tytuł konkursu. A jaki powinien być ten idealny i jak smakować? O to zapytaliśmy uczestników tej zabawy. Powinien być ciasto drożdżowe i z tymi powidłami. Powidłami tylko. Nie inne, nie żadne inne, tylko powidła. Nie ze sklepu, bo to ze sklepu to nie, to muszą być domowe. I jeszcze z węgierek, nie z innych śliwek. Bo węgierki to są prawdziwe śliwki na powidła. Żadne jakieś ręgloty czy inne, to nie może być. U mnie sprawy kulinarne są trochę na bakier, ale z tego co mi wiadomo z opowiadań tam, że powinien być tradycyjny beskidzki kreplik z powidłami śliwkowymi, z dodatkiem szprytusu i smażony na szmalcu. Ja już się dowiedziałam, że pan pomaga tutaj, tak? Przy tych pączkach. Nie, przy wyrabianiu pączków trzeba mężczyznę, żeby to mógł rękami wyrabiać. Godzinę czasu wyrabiać. Przykłada się? Przykłada się niesamowicie. Jak wygrają, to jego zasługa, bo to od wyrobienia też częściowo. Tak. Też dużo zależy. A pana ulubiony pączek właśnie z tymi powidłami, czy jakiś inny może? No, to raczej tradycyjny, z powidłami. Tak. A pani też? Też z powidłami, no. Czyli jednak tradycja. Tradycja, Jan, to jest najważniejsze. Jeszcze trzeba mieć przepis, ale jeszcze ważniejsze jest wyczucie, bo może być i mąka więcej mleka zabiera. Po prostu trzeba wyczuć gęstość tego ciasta i w ogóle pulchność i wszystko. No. To jest wszystko, po prostu trzeba tę dobrą myśl, zawsze babcia mówiła, że trzeba na koniec dać dobrą myśl. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z degustacją miało miejsce w tłusty czwartek 24 lutego w Browarze Wisła. Do udziału w zabawie mógł zgłosić się każdy, osoby indywidualne, jak i firmy. Dlatego też wprowadzono dwie kategorie, domowe i zawodowe krepliki. Spotykamy się po raz 11, mamy niesamowitą frajdę, bardzo się cieszymy, że nie zanika ta tradycja, cały czas ludzie chcą brać udział w konkursie. Mamy 14 zgłoszeń. Każdy może wziąć udział w tym konkursie? Jak najbardziej, każdy. Wszystkich zachęcamy i nie tylko tutaj mieszkańców Wisły, których jest zdecydowanie najwięcej, ale też wszystkich z beskidzkich miejscowości, bo przecież współpracujemy jako Beskidzka Piątka i stąd też skład jury, czyli przedstawiciele właśnie miejscowości Beskidzkiej Piątki. O co walczą tutaj uczestnicy tego konkursu? O bardzo cenne nagrody. W tym roku są to nagrody pieniężne. Jest 300, 200 i 100 zł. Plus jeszcze przepiękne puchary, wyjątkowe rękodzieło, które przygotowaliśmy w tym roku. Zrobiło te puchary nasza Kamila Księżnik z malowanego ptaku z Wisły, więc możecie pooglądać przepiękne warzeszki. Pamiątka do przywieszenia na ścianę, do postawienia w domu. I żeby pamiętać, że za rok znowu o tej porze trzeba się zgłosić. No tak, ale nagroda nagrodą, wiadomo, że jest ważna, ale chyba ten tytuł też tego najlepszego, najsmaczniejszego kreplika beskidzkiego. No nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jaka to radość do kogoś, kto faktycznie wstał o tej 3 czy o 5 rano i przygotował z sercem, z ciepłem takie krepliki beskidzkie. Na pewno to jest coś wspaniałego. Jury nie miało łatwego zadania, nie tylko ze względu na ilość pączków, które musieli skosztować i ocenić, ale również sam poziom konkursu. No, mamy trudny orzech do zgryzienia dzisiaj, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na smak, estetykę, proces produkcji. Ostatecznie w kategorii domowe trzecie miejsce zajęła Maria Jaworska, drugie Ewa Szalbot, zaś pierwsze Emilia Pilch. W kategorii zawodowe trzecie miejsce zajął Słodki Zakątek, drugie Stołówka u Heli, zaś pierwsze Pączkarnia Kreplik. Nagrody wręczył burmistrz Wisły Tomasz Bujok. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.